Witam w kolejnej części poradnika do gry League of Legends. Tym razem powiemy sobie co nieco o typach czempionów. W końcu chcemy wiedzieć, czym gramy, nie? Z miejsca zaznaczam, że cały ten podział nie jest oficjalny, a po prostu wymyślony przeze mnie na potrzeby tego poradnika. Uważam mimo wszystko, że dość dobrze oddaję sytuację w grze. Rozróżniamy trzy podstawowe typy czempionów. Są to fighterzy, casterzy oraz tanki. Fighterów dzielimy na ogół na glass cannony i bryzerów. Do glass cannonów należą tacy czempioni jak Ashe, Corki, Miss Fortune. Są oni bardzo mało wytrzymali, ale wbijają wręcz chore obrażenia w krótkim czasie. Ich zadaniem w teamfightach jest stanie z tyłu i napierdzielanie aż miło do przeciwników, nieświadomych tego, że dostają 500 obrażeń na sekundę. Fokusowanie ich w walce jest bardzo ważne, muszą ginąć pierwsi. Breezerzy, albo off-tanki, jak zwał tak zwał, to trochę inna sprawa. Budują dużo itemów na survi, znaczy się życie, armor i magic resisty. To oni są w środku walki, biją spore obrażenia, ale również bardzo dużo wytrzymują. Przykładami niech będą Jarvan IV, Renekton oraz Garen. Casterzy to prosta sprawa, z tym że tutaj mamy podział na mage tanków oraz burstów. Typowym mage tankiem jest Vladimir. Nie bije on obrażeń nagle, w ułamek sekundy, a robi to z czasem. Jest też w stanie bardzo dużo wytrzymać, podobnie jak na przykład Swain. Oni opierają się mniej więcej na oni po prostu działają podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o burstów, ich zadanie jest proste. Wskoczyć w teamfight, pierdolnąć wszystkim co mają pod ręką i wyskoczyć z tego teamfightu. Wzorowym przykładem bursta jest LeBlanc, która zjada przeciwników aż miło. Po prostu skakuje, robi pdzsz i przeciwnika nie ma, a ona sobie ucieka, prawda? Przykładami takich burstów są także na przykład Anivia, Ani, Malzahar, prawda, tego typu czempioni. Dalej mamy tanki. Ich sklasyfikować jest jeszcze łatwiej niż magów, ponieważ nie dzielą się na żadne podtypy. Tank, to jest po prostu czołg inicjujący teamfight, biorąc na siebie jak najwięcej obrażeń. Dobry tank powinien mieć coś do zwrócenia na siebie uwagi przeciwników. Bo w końcu, prawda, ci przeciwnicy muszą go atakować, nie? Jeżeli tank biega sobie tylko w teamfightie i przeciwnicy go nie atakują, to jest dupa, nie tank. Dlatego na przykład Rammus ma taunta, który zmusza przeciwnika do atakowania go. Sint sobie wbiega z trucizną, przerzuca cię w stronę swojej drużyny, prawda? I jak sojusznicy chcą cię ratować, to Sint tam biega im na drodze, więc oni go muszą atakować też. Na tym właśnie polega tankowanie, ale każdy z tanków właśnie działa troszkę inaczej. Oprócz tego mamy także dwa podtypy czempionów, supporty oraz junglerzy. Supportami są na przykład Taric, Alistar, Blitzcrank, Janna, Sona. Janna i Sona to na przykład supporty casterzy, ponieważ supportami są nie dzięki itemom, a dzięki swoim skillom, prawda? Janna podrzuca i daje bańkę, Sona leczy, przyspiesza, prawda? Ale są to supporty casterzy, ponieważ równie dobrze sprawdzają się w roli supporta, budowani pod casterów. Alistar i Blitzcrank z kolei są raczej support tankami, ponieważ dzięki swoim umiejętnościom kwalifikują się na supportu, a jednocześnie odpowiednio budowani i dzięki swoim innym umiejętnościom są w stanie wytrzymać bardzo dużo obrażeń. Jeżeli chodzi o junglerów, są to po prostu czempioni, którzy dają sobie radę nie tylko na linii, ale też w dżungli. Przykładem dobrych junglerów niech będą Warwick, Olaf, może też Fiddlesticks. Oni są dobrymi junglerami, ale o tym na czym polega junglowanie i jakie champion powinien mieć kwalifikacje do junglowania, mówiliśmy sobie już wcześniej. Teraz nasuwa się pytanie, jak budować drużynę, by dawała radę, by była odpowiednio zrównoważona. Najlepszy skład to taki wzorowy, to dwóch fighterów, dwóch casterów i tank, z czego jeden z nich będzie też supportem, a drugi junglerem, prawda? Warto też patrzeć na ilość efektów crowd control, które są dość ważne, także przykładowe drużyny mogą wyglądać tak. Nocturne w dżungli, Ashe, Malzahar, Sona, Malphite. Wtedy można się podzielić tak, że Nocturne idzie w dżunglę, Malphite idzie solo na górną linię, Malzahar bierze mida, a Ashe z Soną idą na dół. Ewentualnie można coś tu pozamieniać. Drugą taką dobrą drużyną będzie na przykład Warwick,
w dżungli, Tryndmer, Vladimir, Blitzcrank i Rammus. I wtedy można zrobić tak, że Warwick idzie w dżunglę, Tryndmer na dół, powiedzmy, że z Blitzcrankiem, Vladimir idzie na mida, a Rammus na top. Ewentualnie można tutaj coś pozamienić, chociaż w sumie widziałbym bardziej Blitzcranka na solo topie. Prawda, można tutaj... Ale to wiadomo, to są tylko przykłady. W każdym razie, pamiętajcie, zawsze starajcie się dostosować do tego, czego potrzeba w drużynie. Nigdy nie dopuśćcie też do sytuacji, w której macie 5 casterów w teamie. Dlaczego? Ponieważ w grze mamy takie coś jak armor i magic resisty. Armor zmniejsza nam obrażenia od ataków wręcz, Magic resisty zmniejszają nam damage, który zadają nam spele. I teraz, jeżeli mamy w teamie 5 casterów, oni wszyscy biją magic damage. Jeżeli będziemy mieli 5 bijących magic damage, to przeciwnicy po prostu zrobią sobie wszyscy Force of Nature, które daje bardzo dużo magic resistów, Banshee's Veil'e, które dają bardzo dużo magic resistów i dupa. I was nie ma, bo nie będziecie bić żadnych obrażeń. To samo, jeżeli będziecie mieć 5 bijących zwykłymi atakami, na przykład, nie wiem, macie team złożony Ashe, Tryndmer, Miss Fortune, Corki i Caitlyn, macie taką piątkę, to po prostu tak, cała piątka przeciwników robi Thornmail'e. Oni mają dużo armora, a wy się po prostu o nich zabijacie. No i tyle. No okej, to tyle jeżeli chodzi o podział czempionów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub jak pojawiły się jakieś niedomówienia, piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć i do zobaczenia w kolejnej części poradnika do gry League of Legends.